Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, panie ministrze. Zasadnicze pytanie dzisiaj jest takie. Czy inne kraje Unii Europejskiej będą rzeczywiście robić wszystko, aby zatrzymać rosyjską agresję? Polska od samego początku tej inwazji, od lutego 2022 roku, robiła zdecydowanie najwięcej. To tak naprawdę dzięki postawie ówczesnego rządu, dzięki temu, że my wpływaliśmy na te wahające się kraje, zwłaszcza na Niemcy, które wtedy 5 tysięcy hełmów chciały wysyłać, udało się zapobiec najgorszemu. Ale dzisiaj Rosja cały czas atakuje, jest coraz silniejsza. Tymczasem rząd niemiecki podejmuje świadome, prorosyjskie decyzje o wstrzymaniu pocisków Taurus. Firmy niemieckie budują ruską infrastrukturę w Mariupolu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wycofuje sankcje na rosyjskich oligarchów. A państwo niemieckie nie chce wprowadzić przepisów, które mają wprowadzić inne państwa, także Polska, żeby zachęcić młodych ukraińskich mężczyzn do tego, by wracali bronić swojej ojczyzny. Pytanie do rządu. Czy podjęliście jakiekolwiek rozmowy z tym prorosyjskim rządem w Niemczech, żeby przekonać ich do zmiany zdania, bo tu chodzi o nasze bezpieczeństwo?